Dzień dobry, witamy ze studia Guitar Stories. Dziś temat stricte gitarowy. Będziemy mówić o dość specyficznych gitarach. Jestem już na tę okazję ubrany w skaczące żabki i kwiatuszki pachnące, bo będziemy rozmawiać o pięknych gitarach dla miłośników łagodnych brzmień, długich kantylen i ładnych melodii. Ale o tym będzie opowiadał Hubert Więcek. Cześć, witam Hubert, serdecznie. Który jest ambasadorem marki Ibanez i wielbicielem, powiedzmy to wprost, raczej cięższych brzmień. Tak by się składało. Hubert, powiedziałem, że to gitary dość specyficzne. Czy to jest dobre określenie? No, stworzone do metalu, wydaje mi się, po prostu. Look, design i to, jak zostały zaprojektowane, to wydaje mi się, że to jest wiosło idealne dla każdego gościa, który chce łoić metal. Mhm. I to już nie tylko bym powiedział nawet, że jeżeli chodzi o kształt i look, ale o samo brzmienie. I no, ja, że tak powiem, dostałem tych gitar, bo to jest cała seria Iron Label i to są modele z tego roku. I Ibanez powrócił właśnie z dwoma, że tak powiem, bardzo demandowanymi modelami, mianowicie tym, czyli Xyphos i modelem Iceman. I obydwie te gitary są tutaj już, że tak powiem, stargetowane totalnie na metal, bo o ile Iceman był w wersji Paula Stanleya, tam sygnatura, o tyle nie było modeli nie z jego jakby sygnatury. Czym powinna charakteryzować się dobra gitara metalowa? Nie wiem, ciężko mi trochę na nie odpowiedzieć, bo no, najważniejsze jest chyba, żeby po prostu dobrze wyglądała. No bo ja uważam, że jeżeli gość wychodzi na scenę i ma jakąś pstrokatą gitarkę, ja nawet jak idę na jakiś koncert czy oglądam artystów, to tak pierwsze, co sobie zadaję, nie, to czy chciałbyś słuchać gościa, który tak wygląda albo który gra na takiej gitarze? Jeżeli widziałbym taką gitarę, no to raczej wydaje mi się, że zachęcałoby mnie to. Gitara super wygląda, to prawda. Czarny mat, odrewnie jeszcze powiemy, ale ty jako muzyk z krwi i kości, jak ją wziąłeś do ręki i zacząłeś na niej grać, ona sprawia ci problem jakiś z ustawieniem gryfu, czy ona jest po prostu taką wyścigówką, że tylko od razu wychodzisz na scenę? Przede wszystkim, co mnie urzekło w tej gitarze, to jest to, że jest niesamowicie wygodna do grania. Jest, kształt jest taki, że zarówno jak ją sobie posadzę na lewej nodze, czy ją sobie posadzę na prawej nodze, to po prostu się wszystko zgadza i jest mega wygodna. Tak samo tutaj to ścięcie pod łapę jest tak wygodne, że można piłować w nieskończoność i łapa się kompletnie nie męczy, gdzie przy innych różnych kształtach no ręka się trochę inaczej układa, a tutaj mamy takie ułożenie łapy, że no mówię, można piłować komary w nieskończoność. Czy przy takich gitarach też się zwraca uwagę, jak one brzmią z dechy, czy raczej tutaj przetworniki i elektronika grają najważniejszą rolę? Ja myślę, że jedno i drugie jest dosyć ważne. Aha. Jedno i drugie jest dosyć ważne. Tutaj mamy pick-upy DiMarzio Deactivator, które są pasywnymi przetwornikami i wydawać by się mogło, że same z siebie są troszkę zmulone. Mhm. I jest taka tendencja w metalu, że wszyscy teraz muszą mieć takie najbardziej super tight, wyżyłowane, chirurgiczne brzmienie. Ale takie brzmienie traci w miksie. Z kolei tutaj ta gitara brzmi trochę szerzej. Po prostu jest, wydaje się sama w sobie zmulona troszeczkę, ale w miksie jest po prostu pełna. Jest pełna i dużo, dużo fajniej to się po prostu zgadza, nie? Więc jakby nie patrzyłbym też na brzmienie tak, że jak gitara sama brzmi z siebie, to że będzie dobrze. To jest taki trochę syndrom metalzona, jak kiedyś się zagniatało na metalzonie i na wieży i to fajnie brzmiało w domu, ale już w całości niekoniecznie. No to mniej więcej mógłbym to tak porównać. Wielokrotnie też spotykałem się z opiniami, że im gitara cięższa, tym lepsza i to nawet nie tylko chodzi o metalowców. Na pewno nie dla pleców. To prawda, ale na przykład tutaj w tym przypadku, z tego co wiem, to jest drewno okołume, które charakteryzuje się właśnie tym, że ono nie jest ciężkie. Ono jest z Afryki, tam ze strefy okołorównikowej.
Właśnie, i to lekkie drewno nie przeszkadza brzmieniu tej gitarze, czy jest jej atutem? Nie wydaje mi się, żeby to przeszkadzało. Myślę, że jeżeli ktoś gra dużo koncertów i no, koncerty gra się na stojąco, więc tą gitarę też trzeba dzierżyć na plecach, więc lekkość jest moim zdaniem tutaj raczej atutem, bo przede wszystkim też z taką gitarą no, łatwiej się poruszać. Łatwiej się poruszać, łatwiej nią operować. Ciężka gitara jednak też trochę przeszkadza, może nie tyle w samej grze, ale z czasem, jeżeli ma się set ponad godzinę, no to zaczyna się odczuwać i po prostu stamina siada i trochę się człowiek męczy podczas grania. A to trzeba by być całym na czarno, nie? Na scenie, wyprostowanym. Klata do przodu, wiadomo, oczywiście. Opowiedzmy trochę o szczegółach tej gitary, bo o przetwornikach już powiedziałeś. Co to jest za mostek? To jest Edge 2, mostek ruchomy. Zaskakująco dobry. Ja jestem zwolennikiem tych zawsze najwyższych modeli Floyd Rose'a i dostałem tą gitarę. Zacząłem machać tym mostkiem i trzyma strój i jest zaskakująco dobry. I on działa w dwie strony, góra-dół, nie? No, oczywiście, no to jak to gita z wajchą. No i rzeczywiście spoko działa, łatwo się stroi i trzyma strój przede wszystkim. To jest najważniejsze, trzyma strój. Blokada też trzyma strój. Blokada też trzyma strój i klucze marki Gotthard też trzymają bardzo ładnie strój. Bardzo ładnie w ogóle jest zrobiona główka, bo niby jest logo, ale trzeba się w nie wpatrzeć, nie jest ewidentne. Tak, to jest świetny Ale jak świetny już zabieg. Odkryjesz, że to jest Ibanez, to dopiero robi podwójne wrażenie. Tak, to jest świetny w ogóle zabieg. W ogóle cały ten design taki czarny, smolisty, no, wygląda to rewelacyjnie. I logo jest, zresztą każdą gitarę można poznać tak naprawdę po kształcie główki. To jest w zasadzie... Tak, każda marka charakteryzuje się jakimś tam rodzajem główki. No to Ibanez, czy ten inverted, czy normalny, no to jest, od razu można poznać, że to jest... Gryf jest, z tego co wiem, klejony, nie? To jest chyba orzech włoski, klon, podstrunnica jest chyba nowa. Ale konstrukcja jest neck true body. Aha. Konstrukcja jest neck true body, czyli mamy... Tu całość, jeden pis i doklejane są boki. Z tego, co mi się wydaje, to w ten sposób właśnie robione są te gitary. Tak z ciekawości zapytam. Dostałeś nową gitarę od Ibaneza. Zmieniłeś coś w niej? Tak, zmieniłem jedną rzecz. Na początku zastanawiałem się nad tymi pick-upami, bo rzeczywiście sam wpadłem w to takie błędne przekonanie, że coś mi nie gra z pick-upami, jednak ponagrywałem sobie coś tam i stwierdziłem, że zostawiam. Zanim jeszcze gitara przyszła, to chciałem wymienić mostek, ale przyszła i się zgadzał, więc też nie wymieniłem, więc nie było sensu. Natomiast zrobiłem jeden taki minor adjustment, mianowicie zamieniłem switch tutaj od pick-upów z pokrętłem tone. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą zmieniłem tutaj. No dzięki temu mam łatwiejszy dostęp do zmiany pick-upów podczas gry. Dla wygody. I to jest po prostu wygodniejsze. No, reszta została jakby niezmieniona. Dobrze, to pokaż jak gra w takim razie to cudeńko. No to możemy odpalić. We'll be right back.
przed nami ten sam model, tylko że widzę, że ma trochę więcej strun jakby. Tak, to jest wersja siedmiostrunowa. Mhm. I w zasadzie można by powiedzieć, że nie różni się oprócz tego w zasadzie niczym. Mamy te same pick-upy, mamy most, ten sam model, tylko do gitar siedmiostrunowych. Co jeszcze, co zapomnieliśmy być może powiedzieć? 24 progi, reverse headstock, który wygląda bardzo fajnie. I co? Pick-upy obydwa, deaktywatory, switch tutaj również sobie pozwoliłem zamienić pod własny użytek. Warto co jeszcze wspomnieć, może to, że obydwie te gitary fabrycznie są już zestrojone w dół o 2,5 tony, czyli szósteczka była w D i tak też ją miałem, natomiast siódemka jest w A, z tym, że akurat ja pod swoje potrzeby zestroiłem ją do góry, do standard E plus B, gruba struna. No i też bardzo fajna gitara, wygodna, co nawet 7 strun nie przeszkadza. Ten gryf jest w ogóle bardzo taki... Jak bardzo ten gryf siódemka różni się od szóstki? Wiesz, no... No różni się, aha, różni się. To jest może nie jakaś katastrofalna różnica, ale dla kogoś, kto cały czas grał na szóstkach, to może być na początku trochę dziwne uczucie, ale da się absolutnie przyzwyczaić bardzo szybko. On nie jest, co ja uważam za plus, nie jest jakiś super cieniutki, tylko jest taki, powiedzmy, idealny. Nie toporny, nie kij baseballowy, tylko jest taki fajny, fajny pod palcem. Ja jestem z kolei przyzwyczajony do gitar siedmiostrunowych, więc dla mnie to jest po prostu normalne, ale naprawdę fajnie, fajnie leży pod łapą. O czym jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć przy prezentacji szósteczki, to mianowicie to, że gitara posiada luminescent dots, czyli jeżeli zgasimy światło, to te tutaj znaczniki na progach będą nam ładnie świeciły na taki fosforowo-zielony. W ciemności trafimy w tonację. No, że będziemy mniej więcej wiedzieli, gdzie jesteśmy. Także to jest super pomocna rzecz w ogóle przy graniu na żywo. Widziałem już patenty wielu zespołów, jak zalepiali se pomarańczowym gafrem na progach gdzieś tam 5, 9, 12, żeby widzieć, co się dzieje. No tutaj to nie będzie potrzebne. Nawet to, że nie mamy żadnych tutaj markerów czy kropek na samej podstrudnicy, no to tu już to tak, nam wystarczająco pomaga, wydaje mi się. Pokaż mi brzmienie samych przetworników teraz na... W sensie czyścioszka jakiegoś. Czyścioszki, zaraz zobaczymy, czy ja tu w ogóle mam ustawione jakieś ładne brzmienie. Bardzo fajnie brzmiąca gitara na klinie. Wydawać by się mogło, że niby do metalu, ale przez to właśnie, że nie mamy tutaj wsadzonych aktywnych przetworników, które mają zwiększony sygnał, tylko zastosowano elektronikę pasywną, to jednak jak oddusimy ten przester i wrzucimy klina, to gitara potrafi bardzo ładnie zabrzmieć, co jest
dodatkowym atutem. Zdecydowanie tak. To nie tylko z Przesterem można łoić metal, ale także i 4 grudnia na Święto Barbórki można coś zagrać tutaj dla Barbary przy ognisku. Są szanse. No w każdym razie, no wiadomo, jak nadusimy Przester, to dalej się będzie oczywiście zgadzało. Pokaż mi teraz brzmienie poszczególnych przetworników na Przesterze. Może byłoby warto też zobaczyć, jak w górnych rejestrach. Potencjometry oczywiście jeden volume wyższy, a ten niższy to jest barwa, tak? Tak, czyli ton, czyli tyle, ile tych wysokich tonów nam się pojawi. Wiadomo, jeżeli go skręcimy na zero, no to gitara będzie... bliżej obituary. Natomiast jeżeli go rozkręcimy na lagę... Słucham i tej gitary brzmienia i poprzedniej, myślę sobie, że one nie mają prawa źle brzmieć w miksie. No nie mają. Właśnie najfajniejsze jest to, że brzmią strasznie szeroko. Szeroko tak zdawać by się mogło, że właśnie troszkę są brudne. Ale równo brzmią, wiesz, mimo tego, że grasz głośno i po wszystkich strunach, to nie ma częstotliwości, która wybijałaby się. Aha, nie, też mi się nie wydaje. To tak naprawdę zawodowe wiosło, nie? W dość nietypowym miejscu jest gniazdo jackowe, czy właśnie mylę się, w dość typowym, jak dla tego modelu gitary?
Szczerze mówiąc, sam bym nie wiedział, gdzie je podprowadzić. Ale okazuje się, że to miejsce jest naprawdę świetnie wyważone. Mhm. I przede wszystkim, jeżeli trzymamy sobie tą gitarkę w ten sposób, to idealnie nam się oplata wokół nogi. Jeżeli mamy tutaj, no to tym bardziej to nie przeszkadza. Przy pasku, właśnie tutaj jest uchwyt do paska w tym miejscu, ładnie się zaplecie kabelek z paseczkiem. To umiejscowienie nie przeszkadza w graniu, jest to mądrze przemyślane i sam bym tego lepiej nie wymyślił. Tym razem trzecia odsłona tej przepięknej, kolorowej serii Ibaneza, cudnej. Jak patrzę na ten model, to też mam w głowie Paula Stanleya. Dobrze myślę? No, bardzo dobrze, bo to jest w zasadzie model Paula Stanleya, tylko że przemielony na metal. Aha. Jeszcze bardziej. Podobnie jak w modelach poprzednich, też mat wykończenie, cała czarna, jak w Habicie Ksiądz, logóweczka tak samo. Kształt, no chyba jeden z najpiękniejszych Ibanezów, jaki istnieje. Przede wszystkim, co go odróżnia od tych modeli jakby poprzednich Icemanów, jest zrobione wygodne ścięcie pod prawą łapę, czego nie było wcześniej. Ona była trochę bardziej kanciasta, przez co nie była zbyt wygodna. A tutaj gitara leży bardzo fajnie na prawej łapie akurat, tutaj z kolei. Ale pod ręką jest dużo, dużo fajniejsza niż normalne modele Icemanów poprzednie. Czym się różni oprócz samego kształtu? No, mamy tutaj stały mostek, potencjometry podobnie, volume i tone. Bardzo ładna główeczka, tutaj zastosowano rozdział 4 i 3. Klucze Gotota. Tym razem blokowane, bardzo fajnie trzymają strój, 24 progi, to już mówiłem. Również mamy tutaj świecące markery, które w ciemni pomagają nam grać, czyli bardzo wygodna rzecz podczas grania koncertów. Czy lewa ręka odczuwa różnicę, grając na tym modelu i na tamtej siódemce, czy to są te same gryfy? Jest troszkę inny. Wydaje mi się, że ten jest troszkę taki bardziej zwarty i też nie jakoś super wyścigowy, ale nietoporny. Taki, ten jest troszkę bardziej zbity pod ręką, tak mi się wydaje, że jakby troszkę lepszy reach. Tutaj mam zasięg, wydaje mi się, że jest lepszy. Ona się w ogóle wydaje trochę tutaj jakby krótsza i ma dłuższe to body, w związku z czym troszkę w zasadzie, jeżeli chodzi o nie tyle komfort grania, co odczucie grania, to te dwa modele się, no, powiedzmy, diametralnie różnią. Co nie zmienia faktu, że obydwie są bardzo, bardzo wygodne i gra się na nich bardzo przyjemnie. Akcja strun jest wysoka czy niska tutaj? Ja tutaj mam tak średnio, ponieważ mam dosyć ciężką łapę, więc mam troszeczkę wyżej te struny podniesione, ale to wszystko jest oczywiście do ustawienia, bo w mostku mamy każde siodełko jest indywidualnie. Tutaj możemy podwyższyć bądź obniżyć. No i oczywiście sterowanie gryfem, także wszystko do ustawienia wedle preferencji danego gracza. I przetworniki takie same jak w samych? Dokładnie, tak? Te same przetworniki zastosowane. DiMarzio Deactivator, pasywne, bardzo fajnie brzmią, właśnie tak, jak mówiłem już tutaj parokrotnie, troszeczkę zmulone, ale daje to nam bardzo bogate, szerokie brzmienie w miksie, co jest w zasadzie najważniejsze. To pokaż, daj dźwięk. No to w takim razie... We'll be right back.
Wydaje mi się, że nawet jest jeszcze bardziej bagienna od tych Xyphosów. Do takich rzeczy typu właśnie Morbid Angel czy coś, no to perfekcyjna, perfekcyjna. Ale to podejrzewam, że to już jest kwestia większego drewna. Czy... Trochę, tak, trochę większe drewno, trochę mniej tam powycinane i rzeczywiście tym bagnem trochę bardziej daje. Co jest super, bo ja nie jestem jakimś fanem wyżyletowanego brzmienia z gitary, takiego bzyczącego. Tu akurat ten brudzik zawsze można załagodzić, a nie da się go dodać. To prawda. To, że brzmi inaczej, nie znaczy, że brzmi lepiej lub gorzej. To absolutnie, to są dwa różne brzmienia gitar, ale każda brzmi doskonale. Tak jak powiedziałeś zresztą w miksie. Tak. To jest najważniejsze. Oprócz tego ja tą gitarę zestroiłem jeszcze do E-flat, czyli tutaj mamy jeszcze o pół tonu niżej. Ona fabrycznie przychodzi w D plus A, czyli ja ją podciągnąłem o pół tonu w górę. I dlatego możemy też mieć delikatne tam różnice brzmieniowe w porównaniu do Xyphosa siódemki, bo jednak to pół tonu naprawdę robi robotę. A jest jakaś różnica między tym modelem gitary, a w poprzednich Icemanach? Tak, no przede wszystkim najfajniejszym elementem tej gitary jest to wcięcie tutaj pod rękę, co mega pomaga w graniu. Poprzednie modele były bardziej kwadratowe, co nie było dosyć komfortowe. Tutaj rozwiązane jest to właśnie delikatnym spadem. Przełącznik widzę, że już jest na górze, żebyś nie dotykał na dole, tak? Tak, niestety tutaj już nie było gdzie zamienić, natomiast ja bardzo, bardzo lubię ten przełącznik mieć jako kill switch. Niestety tutaj mamy tylko potencjometr, volume i tone, w związku z czym musiałbym to sobie przerobić na przykład tak, żebym miał tutaj przełącznik albo coś w tym stylu. No, tym niemniej rozstawienie tych knobów i tego switcha w bardzo fajnych miejscach w ogóle nie przeszkadza w graniu. Nie jest też potencjometr za blisko, gdzie przy mocnym wajchrowaniu prawą łapą nie obijamy się o niego, także rozmiejscowienie wszystkiego i cały design gitary jak najbardziej na plus. Hubert Więcek był z nami, ambasador marki Ibanez. Powiedz mi, jak będziesz brał teraz gitary na koncert, to która będzie pierwsza, ta czy tamta? Myślę, że Xyphos siódemeczka, ponieważ ja jestem userem siódemek głównie, to na pewno ten Xyphos wejdzie jako pierwszy. A tą gitarę mam do kombinacji, bo jest też w innym stroju. Co nie kasuje jej do używania w przyszłości, bo jeszcze to, co będę grał, różne rzeczy, no to się jeszcze okaże. No w każdym razie Xyphos jest moim faworytem na pewno. Icemany znam z autopsji, miałem już kilka takich gitar w ręce i ten najnowszy model jest zaskakująco wygodny i naprawdę fajny w grze. Dzięki Hubert, że wpadłeś z gitarami. Sprawdźcie w sklepach, bo naprawdę gitary brzmią fantastycznie. Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.